Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Sabina Wolter, Love Intimacy Coach, czy Wasza przewodniczka po cielesności, seksualności, intymności, relacji i emocji wewnątrz tychże aspektów? W, w moim dzisiejszym odcinku goszczę Atimaję Maję Ja już byłam gościem na jej kanale i ten odcinek jest dostępny na YouTube, z czego jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, bo była to cudowna rozmowa i czułam się w niej naprawdę. Swobodnie, przyjemnie i było też bardzo wiele głębokich tematów, jakie tam podjęłyśmy. Bardzo osobistych, bardzo intymnych, a w takim naprawdę bardzo przyjemnym nastawieniu, bo, bo czułam się bardzo, że tak powiem, w takim siostrzeństwie z, z tobą, Atimaja. I tym samym postanowiłam zaprosić ją dziś tutaj. I moi drodzy, Atimaja jest przede wszystkim promotorką świadomego, zdrowego stylu życia. Organizuje też konwenty, na które możecie pojechać, z których możecie też czerpać masę wiedzy na temat świadomego stylu życia i no właśnie z tego, co Atimaja ma do zaoferowania, jako ona sama. I teraz już chciałabym po prostu przejść do rzeczy. I Atimaja, witaj. Dziękuję, że się zgodziłaś na, ten, na to spotkanie. To jest dzień dobry, dzień dobry. Okay. Bardzo mi miło, że, że dostałam od ciebie zaproszenie. No, tak jak powiedziałaś, ten nasz, to nasze wspólne nagranie, też, też, też właśnie odczułam taką bardzo dużą dozę takiego ciepła, takiej intymności, właśnie pomiędzy siostrami, pomiędzy tymi jakościami kobiecymi, które. Zarówno ty masz, jak i ja również pielęgnuję je w sobie, również na początek bardzo ci chciałam podziękować, ponieważ, ponieważ jakby poznanie cię bardzo zmieniło moje życie i, i też droga, którą przeszłyśmy razem naprawdę tak przewróciła mi trochę mój świat. I teraz się powoli zbieram. Tak, 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 tak. tak. Ale, ale to był, był też ten moment, kiedy, kiedy byłam na to gotowa. Prawda? No, to nie jest to nie jest prosty moment, bo już trzeba być trochę zmęczoną tym, co było. <laughs> też bywam w takich punktach i wiem, jakie to jest, ale też zawsze się cieszę, tuż po, że się zdecydowałam po prostu. Także także cieszę się, naprawdę bardzo się cieszę i cieszę się, że mogłam Ci wtedy służyć. No i że teraz rzeczywiście to już prezentuję. Wspaniale. A ci ja ci zaprosiłam przede wszystkim też, żebyś podzieliła się swoim takim swoją perspektywą, swoim systemem wartości i spojrzeniem. I może. Pierwszym pytaniem, jakie chciałabym Ci zadać, to co zrobiło Ciebie tobą? jakby, Co złożyło się na to, że dzisiaj jesteś mają i robisz to, co robisz? Co musiało być za, za, za Twoją historią, żebyś była tu, gdzie jesteś. Chciałabym mhm. Cię wysłuchać. No więc, ja przez pierwszą część swojego życia zawodowego pracowałam w telewizji przy organizacji produkcji i była to praca bardzo. No, umysłowa też zero pracy fizycznej. Tak naprawdę dopiero jak wyjechałam do Anglii i zaczęłam tam pracować fizycznie, to, to miałam w ogóle styczność z czymś takim, jak, jak inny rodzaj pracy niż przy biurku, niż przy telefonie, bo, bo też i bo też studiowałam organizację produkcji, więc no jakby ta moja droga od początku była była w jedną stronę, tak. I po tym, tak naprawdę, jak zaczęłam pracować fizycznie, to zaczęła mi się zmieniać świadomość, zaczęło mi się bardzo dużo rzeczy otwierać, uświadamiać. Przede wszystkim bardzo schudłam, bo no, przez większość mojego życia borykałam się z dużą nadwagą i ja po prostu w parę miesięcy no, no, schudłam dosyć sporo. Było to oczywiście spowodowane też ciężką pracą fizyczną, mhm. bo pracowałam na kuchni. Zresztą fantastyczne doświadczenie, ja uwielbiam gotować, więc to było dla mnie mega zajawka też nauczenie się takiego po prostu profesjonalnego podejścia do tematu. Mhm. I również będąc w Anglii, mój znajomy podarował mi książkę Osho. Księga Ego, Wolność od Iluzji. Oh. Ja nie miałam pojęcia na temat rozwoju świadomości nic. Ja miałam takie pojęcie na temat medytacji, że medytuje, to, to, to trzeba siedzieć w pozycji lotosu Jasne. i mantrować om. I że <śm> robią to tylko Hindusi. Tak? Więc ja miałam takie, taki y, 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 pogląd na medytację. I jak zaczęłam czytać właśnie tę książkę, no to Osho tam właśnie bardzo dużo pisał na temat wpływu społeczeństwa, polityki, naszych rodziców, naszego systemu szkolnictwa na nas. I jak ja to przeczytałam, to ja poczułam, że to, co w głębi serca zawsze czułam, że coś jest nie tak właśnie z tymi wszystkimi rzeczami, że ktoś jeszcze tak myśli, tak? I on jej jeszcze napisał o tym książkę. Tak? Mhm. Więc dla mnie to było takie, wow, to ja nie jestem po prostu jakaś wariatka, która sobie tam coś czuje i coś jej nie, nie gra, a jakby wszyscy mówią, że jest inaczej, mhm. tylko że jest, że jest właśnie, jakby to potwierdziło takie moje, moje jakieś odczucia. No ale on też tam właśnie bardzo dużo pisał o medytacji, no ale ja, ponieważ on był hindusem, no to ja z moim poglądem na temat medytacji miałam takie, tak, no tak, on jest hindusem, no to oni medytują, tak? Jasne. Więc, więc to było w ten sposób, ale, ale od tamtej pory zaczęło mi się dużo ruszać rzeczy, tak? Zaczęła ta świadomość... Jakby mocno pracować, też, też dużo różnych takich wywrotowych rzeczy się wydarzyło w moim życiu, że summa summarum wróciłam do Polski i zaczęłam poszukiwać, zaczęłam się interesować rozwojem bardziej osobistym, takim, że tak powiem, kłouczowym. Takim nieduchowym, tylko bardziej no Ale gdzieś tam, gdzieś tam również ta duchowość, siłą rzeczy, jakieś kolejne książki Osho, Eckhart Tolle, Pastaneda, e, czy, czy właśnie te różnego typu też książki na temat. Przeprogramowania podświadomości, tak, jakichś przekonań, więc te, te rzeczy też tam gdzieś się pojawiły w tej mojej eksploracji. No i w pewnym momencie, ja po powrocie do Polski, znowu zaczęłam pracować w telewizji, no bo, no bo to umiałam i, i było mi łatwo w sumie to robić. Jedna znajoma, właśnie Aga Kozak, którą serdecznie pozdrawiam i jestem za to jej bardzo wdzięczna, któregoś razu właśnie w trakcie nagrań, w trakcie przerwy mówi mi, bo wiesz, bo tutaj Freja robi medytację dynamiczną, byś poszła. A ja mówię tak, ja medytować, ja nie będę siedzieć w pozycji kwiatu, lotosu i mantrować om. A ona mi mówi coś takiego. No przede wszystkim to zupełnie to nie jest tak. Zupełnie to, to, to w ogóle to nie ma nic wspólnego z tym. Tam bardzo dużo się dzieje. Tak, ten moment, kiedy się zdarza ten obraz medytacją. z rzeczywistością. Tak, tak. I, i ona mówi, a Ci szkodzi doświadcz. A, ja, a że ja już byłam na tyle otwarta i, i zresztą ja w ogóle w swoim życiu. Bardzo jestem za tym, żeby doświadczać rzeczy, tak, że jakby że dopiero po, po sparzeniu się, tak, ja jestem w stanie stwierdzić, ok, no dobrze, to powiem. przekonaj się, żeby mieć przekonanie. Mhm. Tak, 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 dokładnie, więc, więc, więc poszłam. No, i, i w ogóle to doświadczenie zmieniło moje życie. Ja po prostu w momencie, kiedy zaczęła się druga faza, e, ponieważ ta medytacja składa się z pięciu faz, i drugą fazą jest katarzis, czyli e, możesz robić to, co chcesz. Możesz krzyczeć, możesz płakać, możesz tańczyć, turlać się, walić w poduszki, czy w ogóle, e, jakby taka faza oczyszczenia. W momencie, kiedy ja byłam w tej grupie, a jeszcze ta medytacja zadziewa się z opaskami na oczach, no. więc to tym bardziej jest Pasa. mocne doświadczenie, tak? I przez to też jest facilitator, który czuwa, że tak powiem, nad, nad przebiegiem tej medytacji. Ja, jak usłyszałam, właśnie ten krzyk, płacz, tę te złość, która się wydobywa z tych ludzi, którzy są dookoła mnie. Ja się tak wzruszyłam, bo ja całe życie miałam, miałam wyparty właśnie gniew, więc ja się w ogóle nie denerwowałam, tak? No grzeczna dziewczynka, prawda? I jak ja jakby uświadomiłam sobie, Boże, to można, tak? To można w ogóle coś takiego zrobić? No to ja przez całą tę fazę po prostu przepłakałam, ale ja stamtąd wyszłam i po prostu świat wyglądał inaczej. Naprawdę. Okay. Bo to było takie mocne dla mnie doświadczenie. No i później zaczęłam zgłębiać właśnie medytacje aktywne. Zaczęłam jeździć na warsztaty z medytacjami aktywnymi. Zaczęłam sama również jej praktykować w domu. I w tym momencie stwierdziłam, Kurczę, fajnie by było zrobić sobie taki trening, żeby być też facylitatorem. No i ponieważ ze względu na to, że mam tę łatwość w organizowaniu rzeczy, padłam również na pomysł, żeby, znaczy, żeby nie zorganizować festiwalu medytacji w Polsce. I to było w 2016-2017 roku, tak? Więc to był jeszcze taki czas, kiedy nie było tych wszystkich festiwali takich. Jasne. Tak dużo i, i, i na temat wszystkiego. Pas, bo więc... ja w tym czasie zaczęłam też, przepraszam, że wchodzę ci ale zaczęłam no. właśnie wyszukiwać takich rzeczy i najczęściej kierowana byłam właśnie na, na kraje raczej dookoła. No, pamiętam. Tak. To. Mhm. Więc jak ja wpadłam na ten pomysł, w Polsce wtedy jeszcze nie było możliwości zrobienia szkolenia facylitatorskiego. Zaczęłam szukać właśnie w internecie, gdzie ja bym mogła to zrobić. I znalazłam oczywiście Pune, czyli Indie. Znalazłam Osho Miasto we Włoszech i Osho Afros w Grecji, na wyspie na Lesbos. A że akurat kończył mi się projekt w, w telewizji, no to i, i akurat terminy tego szkolenia były wakacyjne i tak dalej, właśnie w tym, w tym terminie, kiedy ja już skończyłam ten projekt, no to ja wybrałam się właśnie do Grecji i akurat w tym czasie również był tam festiwal, więc ja mówię, kurczę, ale super, bo też chciałam zobaczyć jakby, to się je, jakiego typu to są ludzie, jakiego typu aktywności tam się wydarzają i tak dalej, jak oni to organizują. No więc pojechałam tam z myślą na trzy tygodnie. No zostałam tam pięć lat prawie, no. z przerwami, bo tak mi się tam spodobało. Też zresztą zaczęłam tam pracować, zrobiłam ten kurs i od razu też zaczęłam prowadzić medytację. No i tak naprawdę w ten sposób to się zaczęło. A że właśnie zostałam tam 5 lat, no bo mi się tam tak podobało, bo to było takie zupełnie innie, inne doświadczenie. Ja przez całe życie mieszkałam w mieście, w, urodziłam się w Katowicach, większość życia mieszkałam w Warszawie. I pierwszy raz w życiu miałam styczność z wsią tak naprawdę i to z taką grecką wsią, gdzie nie ma nic, tak, gdzie są góry, gdzie jest morze i są owce tak naprawdę. Brzmi, brzmi jak i Tak, tak. No i oczywiście słońce i piękna pogoda. No mhm. i, i wspaniali ludzie, no ponieważ tam, tam trochę inaczej i, i w inny sposób się funkcjonuje, inni ludzie też przyjeżdżają. No i jak tam pracowałam, no to też to było, to było bardzo ważne doświadczenie, bo też tam tak naprawdę robiłam wszystko, tak? Od pracowania właśnie w biurze, w kuchni, posprzątanie toalet, tak? No bo jak było trzeba, to, to było trzeba, tak? Po prostu. Okay. Więc tak, tak to u mnie się potoczyło. I w pewnym momencie już stwierdziłam, że no dobrze, już już mi, tak, już mi jest tak dobrze, ponieważ ja zauważyłam też w swoim życiu taką tendencję, że. Kiedy jest mi za dobrze, że kiedy czuję się za stabilnie, to zaczyna mi być niewygodnie w tym samym. Aha, okej, okej, okay, okay. boska nuda. To jest świetny punkt, bo znam doskonale to uczucie. W pewnym momencie już okej, okay, okay, mam to coś, na czym mi zależało i ja już się tak niby tym cieszę, ale... kurde. <laughs> <laughs> I co, i tylko tyle? <laughs> I pojawia się taki głód, taki egzystencjalny głód. No kurczę, jeżeli dobiłam do takiego punktu, jeżeli potrafiłam zrobić w sobie miejsce na takie rzeczy, no to myślę, że też można jeszcze. Można jeszcze coś tutaj zrobić, jeszcze coś dodać. I to nie jest na zasadzie, żeby sobie coś udowadniać, tylko pojawia się właśnie taki jakby powiedziałabym taki pęt z serca, taki bardziej jakby z duszy. Nie wiem nawet, jak to nazwać dokładnie, ale to nie jest jakieś intelektualne. Muszę się sprawdzić albo pokazać, albo muszę coś komuś udowodnić, czy sobie. Tylko pojawia się właśnie takie, ej, no, no mam to i, 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 i mogę urosnąć jeszcze. Mogę po prostu urosnąć jeszcze. To jest taki moment trochę nieprzyjemny, bo pojawia się taka nuda, jakby, nie? taka stagnacja odrobinę. Um, I absolutnie nie przekreśla to całego procesu, który prowadził do tego punktu, tylko go właśnie wzbogaca. Jakby jeżeli potrafiłam aż tyle i aż dotąd i rozrosnąć się tak bardzo, no to. No to co mnie ogranicza w sumie. I to jest takie właśnie, okej, okay, to w którą stronę to pokierować? To jest fajny moment, bo generalnie większość ludzi, tak jak to obserwuję, raczej jest szarpanych z sytuacji na sytuację, zmuszanych do poszerzania swojej percepcji i to jest zawsze w takiej atmosferze cierpienia. I takiego życie mi się przytrafia. Eee, rzeczy mi się przytrafiają i ja mogę tylko reagować na to ewentualnie. Ja albo to odpychać, albo. Nawet próbując, nawet no nie wiem, przejść przez to na tyle tak jak potrafię i tak jak umiem, ale nie angażując się praktycznie wcale. I to jest taki no, no przykry punkt, bo te lekcje później trzeba powtarzać. A jak się podejdzie do tego na zasadzie, ok, mam sporo i teraz zobaczę, co to życie jeszcze ma, i postawię je tak otworem przed sobą i, i zobaczę, jak, jak przejdę przez to. I zobaczę, co mi, co mi to da, zobaczę, co mi to zabierze, i jak bardzo będę cieszyć się z tego, co jest po drodze. I jak bardzo będę się sobą opiekować po drodze. I jak się będę czuła tuż po. Świetny punkt. Naprawdę. Um, I chciałabym, też, co, może teraz tak przejść do drugiego pytania i może właśnie nawiązując też do całej historii, jaką przedstawiłaś. Um, co w Twoim odczuciu um, jest takim czymś, co frustruje Cię albo smuci czy nawet wkurza? Wewnątrz tego, czym się zajmujesz obecnie. A wynikało też przecież z wielu takich momentów, gdzie była szarpana w swojej historii. Co ci obecnie właśnie może tak właśnie? Czy, czy smuci właśnie czy frustruje, czy, czy nawet wkurza. Wewnątrz tego, czym się zajmujesz i co obserwujesz? Myślę, że najbardziej frustruje mnie to. Um... Że um, te media społecznościowe one się zmieniają um, w takim kierunku, mm. um, że rzeczywiście, żeby być widocznym, trzeba naprawdę krzyczeć. Mm. Okay. I um, w momencie, kiedy ja czy to promuję właśnie konwent, czy swoje medytacje, czy swoje kręgi, czy jakieś inne wydarzenia, które mi się um, Zajmuje. Rzeczywiście jest to dla mnie trudne. Mam świadomość tego, że są pewne triki, których ja nie znam i które po prostu trzeba jakoś tam w te algorytmy się wpisywać i coś tam. Hmm. Aczkolwiek ja też czuję, że ja nie chcę się w to wgłębiać, bo. Ja chciałabym się skupiać już na robieniu po prostu tego, co mam robić, a nie znowu rozpraszać na kolejny kurs, zrobienie tego, zrobienie tamtego, i po prostu działam sobie, że tak powiem, po omacku trochę, trochę pocztą pantoflową. Mam po prostu też dużo znajomych, którzy, którzy po prostu mnie wspierają w tym. I myślę, że to jest główne takie. No i to, że, że tak naprawdę, żeby właśnie być widocznym, żeby, żeby być chwytliwym, tak jak wspominałaś przed nagraniem, no to trzeba mieć te klikbajtowe różne tytuły, treści, które jakoś tam się pozycjonują. I no i uważam, że to jakby. No nie, nie do końca jest zgodne z, z taką moją ścieżką takiej czystej prawdy, do której dążę. I muszę się gdzieś tam, że tak powiem, w te manipulacje różne też powiedzmy, w, w, wpasowywać, tak? Żeby, żeby w ogóle móc być. Jasne. Wiesz co, to, to jest bardzo ważne, co mówisz i to szczerze mówiąc frustruje wielu, wielu autorów, twórców, mentorów. Przypomina mi się teraz niedawne wideo Dawida Myśliwca, który prowadzi kanał Uwaga Naukowy Bełkot. Ja słucham Dawida od wielu lat już i, i bardzo go cenię jako twórcę, ale podzielił się jako twórcę, a podzielił się na swoim kanale jakiś czas temu no, bardzo przejmującym wideo, jak, jak, jak nie on, że tak powiem, gdzie właśnie mówi o tym, że no, YouTube jako taki jest tak skonstruowany, że jeśli ten tytuł i miniatura nie są od razu właśnie takie atakujące, nie są takie stabilizowane, to ta treść po prostu ginie. I twórcy trochę są jakby zmuszeni do tego, żeby właśnie kombinować, jak właśnie nadać ten tytuł jak zrobić tą miniaturę, żeby ona rzeczywiście chwyciła oko. Ja to też jako, jako no jednak twórca na YouTube zauważam, co odrobinę mnie bawi, ale też odrobinę mnie niepokoi, bo gdy zrobię bardzo, bardzo konkretny materiał np. o tym, jak prowadzić dialog i komunikację wewnątrz relacji, to one mają relatywnie bardzo niskie wyświetlenia. Ale gdy w tytule na przykład zawrę seks, to te filmy są po prostu... Ja nie wiem, one są udostępniane na wszystkie możliwe sposoby, a, a ja je tak po prostu tak usiądę i tam stanę i po prostu zaczynam mówić o, o jakimś moim przemyśleniu czy o paru radach. E, I to pokazuje też pewne rzeczy. <laughs> e, ja nikogo nie winię za to. Naprawdę, nikogo nie winię. E, niemniej, no kurczę, serwis YouTube'a powinien tak jakby trochę przemyśleć te pewne rzeczy, bo w wielu kwestiach nie są, nie mają narzędzi nawet, jak inaczej. Jak inaczej po prostu e, dotrzeć do swoich grup docelowych, tam jest masa roboty do zrobienia. I e, no, no mnie to też osobiście frustruje, bo ja nie chciałabym. A czasami czuję, że, że muszę, bo inaczej. Nie ma, nie ma szans, żeby jakiś post, czy jakieś wideo, czy live, po prostu poszedł dalej i trafił do szerszej grupy ludzi, pośród których są tacy, którym to pomoże, którym może to coś dać wartościowego. To nie, ma, nie ma takiego sposobu, niż właśnie rzeczywiście, no, że tak powiem, trochę brzydko grać w tę grę. Mhm. A żeby nie grać w tę grę, to trzeba niestety w większości przypadków. Wyrobić sobie pewnego rodzaju zasięg, żeby móc z tego wyjść już. <laughs> I to nie jest takie proste. Naprawdę to nie jest takie proste. Ja wiem, jasne, ja wiem, że są takie cudowne przypadki na świecie, gdzie to są osoby, które. Wiem, że są takie, że po prostu, że istnieją i jakoś, jakoś, właśnie, pewnie pocztą pantoflową, jakkolwiek, yy, są po prostu znane. Yy, wiem, że są takie osoby, chociaż osobiście takich nie znam. Większość, z którymi mam do czynienia, których podziwiam, cenię, lubię, to są osoby, które też wyrosły w ten sposób, zaczynały poprzez te kanały, które były wewnątrz tego, jak one działały, po to, żeby z nich wyjść i przenosić już na przykład na swoje platformy, które sami budują. To już są rzeczy, które. No, mam wrażenie, że czeka nas dużo czasu jako cywilizacji, żeby dojść do takich punktów, gdzie nie będziemy musieli być, że tak powiem, no, nęceni, czymś, co od razu musi wzbudzać jakąś emocję. Ale, no, ale cóż, no, tak to niestety działa na ten moment i, i chyba nie mamy wyjścia czasami, po prostu, co jest przykre w moim odczuciu. No, ale to, no to tak jak też wspomniałaś, te media społecznościowe, one są rzeczywiście tak skonstruowane, żeby po prostu porywały. Um, no, ale, ale przejdźmy dalej, wiesz? I też mnie ciekawi. Uh, Ciekawi mnie na przykład, e, Atimaja, e, co by było taką Twoją radą albo wskazówką dla kogoś, kto Cię słucha, albo ogląda teraz, czy, czy tutaj, gdzie lub na Twoich treściach? Coś, co byś bardzo chciała, żeby każdy wdrożył w swoje życie. I gdybyś, pójdźmy puś, w wodze fantazji, miała tę pewność, że ta rada będzie wdrożona, przyjęta, będzie powtarzana. To co to by była zarada? Co byś chciała, żeby każdy może przemyślał albo wdrożył swoje życie? No to to jest takie moje odkrycie w sumie od niedawno, z jakiegoś pół roku temu, hmm. takiej wielkiej transformacji. Po prostu zwróć się do siebie. Okay. No, u mnie to akurat było coś takiego, że mimo tego, że właśnie już bardzo dużo lat jakby siedzę w, tym, w tej duchowości, w tym rozwoju samej siebie, to ja odkryłam coś takiego, że ja wszystko co robiłam do tej pory, również wydarzenia i tak dalej, ja robiłam to dla innych, mm. żeby jakby tam gdzieś pod spodem oczywiście wiadomo, że też dla siebie, ale też gdzieś tam pod spodem była ta mała dziewczynka, która chciała właśnie tej uwagi hmm. i tej miłości i tego poklepania po plecach, prawda. A w momencie, kiedy, kiedy zwróciłam się do siebie, mimo tego, że te działania, które robię, są dokładnie te same działania, tak? bo to jest i medytacja, i, i automasaż, i różnego typu praktyki ruchowe to ta jakość się zmieniła i e, ja poczułam się w sobie. Ja poczułam się rzeczywiście w sobie od tamtego momentu, więc hmm. no, każdy też ma swoją drogę. Ja musiałam dojść do, e, do pewnej ściany, o której zresztą e, wspominamy w moim filmie, tak? Jeżeli ktoś ma te hmm. usłyszeć. No, a są załączone to załączony w, to, w to, rogu wideo nie do odnośnik. No to, e, to tak. No. no właśnie, zwrócić się ku sobie i yy, ja, już, ja już słyszę po prostu grzmiące tłumy, ale co to znaczy? Zwrócić się ku sobie. Um, to jest bardzo bo... ciekawe, właśnie określenie. Yy, zawsze można mówić w zasadzie tylko o sobie i swojej historii, yy, bo naprawdę każdy będzie to pojmował, rozumiał, widział, odczuwał inaczej. Pewnie poprzez taki właśnie frazes? Jakimi to innymi frazesami są na przykład pokochaj się. Które. I to jest chyba jeden z naj, najbardziej powtarzanych właśnie frazestów. Pokochaj siebie, nie? Ale co to znaczy w zasadzie? Mhm. Zachwycaj się sobą, czy nie wiem, czy, czy ciesz się na swój widok, czy nie wiem, czy, 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 czy ci przyjemnie w sobie, czy w ogóle. I zwróć się ku sobie. Czyli co w zasadzie wtedy, nie? I. Y Jaki był Twój dawny? Bo, bo to jest też ciekawe, właśnie. Niektórzy po prostu czasami potrzebują takiej zachęty, jakiegokolwiek wyjaśnienia. Jakie to było i jakie to jest? Jakie to było dla Ciebie dawnej? Co to dla Ciebie dawnej mogło znaczyć? Zwróć się ku sobie. Co to znaczy dzisiaj? Gdybyś miała to tak porównać. E, no, dawniej to na pewno było. Mm, mm, Czytanie różnych treści y, świadomościowych, y, praktykowanie bardzo dużo różnego typu rzeczy, doświadczanie właśnie z różnych stron, ym, też czas ze sobą przede wszystkim, tak? A dzisiaj. Ym, a dzisiaj właśnie też dochodzę do, powoli do takich y, wniosków że już coraz mniej ładuje się tymi treściami. Praktykę, którą wykonuję, no to wykonuję regularnie, bo to o to chodzi, tak? O, o pewną wytrwałość w, w działaniu, właśnie w takiej regularności, w, w takim łyżeczka po łyżeczce po prostu zgłębianiu się ku sobie. I no i tak i, i takim patrzeniu w lustro i ukochiwaniu siebie. Właśnie to takie działanie, tak jak, tak jak powiedziałam przedtem, że to się zmieniło, że ja przedtem robiłam coś z jakiegoś powodu. Prawda, medytowałam, żeby prawda wyrzucić emocje, brałam udział w warsztatach żeby się naprawić, żeby być lepszym człowiekiem, żeby być bardziej efektywna, bardziej spokojna, jakaś tam, nie wiem, bardziej komunikatywna, cokolwiek. A dzisiaj praktyki, które wykonuję, ja to robię dla siebie, hmm. żeby po prostu się uhonorować. O, I wie. bez powodu, tak? Ja bym tutaj, ja to odczuwam jako właśnie takie jakości, że przedtem to była taka męska jakość, tak, takie dążenie do celu jakiegoś. Mhm. E, a, a w tej chwili jest to właśnie ta taka kobiecość, to takie rozpływanie się po prostu bycie i bycie, tak? Jasne, jasne. Bo, bardzo czuję to, co mówisz. E, kurczę, ale kto, kto z nas wchodząc na właśnie tę ścieżkę takiego samorozwoju, świadomości poszerzania swoich właśnie percepcji e, zmiany swoich przekonań nie robił tego w celu kto, no właśnie. W, to, kto tego nie robił w celu właśnie nie w pewnym momencie ten cel trzeba właśnie trzeba porzucić i jakby już samobycie na tym po, po, po nigdy nie dojdzie się do tego celu e, jest de facto celem samobycie w tym właśnie e, de, Podzielam Twoją historię pod tym względem w stu procentach. Te odczucia, które temu towarzyszyły dokładnie tak samo. Dla mnie jakby przyjęcie pewnych praktyk, pewnych e, działań było takie, okej, okay, muszę to odpękać, wpisać sobie w kalendarz, muszę to zrobić. Wiem, że czuję się dzięki temu lepiej, więc będę to robić. W pewnym momencie to już się stało mną. Nie muszę o tym pamiętać, bo to już po prostu jest jak, no, nie wiem, jak taka, jak część ciała. Już po prostu to się, przy, to przyjęłam, to już jestem ja. Nie mogłabym zrezygnować z tych rzeczy, które robię dla siebie, bo wiem, jak mnie wzmacniają i jednocześnie widzę, jak e, nabieranie tych tychże praktyk i takiego podejścia dobrego dla siebie e, mi pozwoliło osobiście totalnie właśnie odrzucić wszelkie dawne szkodliwe rzeczy, lub ograniczające, lub sabotujące, lub spowalniające i, i bardzo otworzyło mnie na no, po prostu na to, że to życie nie jest po to, żeby je tak, nie wiem, przeżyć, tylko po to, żeby w nim być. I ono samo w sobie jest niezwykłą wartością. Eee, bardzo rezonuje ze mną to, co właśnie powiedziałaś. Eee, a powiedz może jeszcze, Timaja, co jest z jakimiś Twoimi takimi działaniami czy prezentami, e, które ogarniasz na ten moment w tle? Eee, czym będziesz mogła się pochwalić za jakiś czas, albo do czego będziesz mogła zaprosić? Eee, nas, którzy cię słuchają, oglądają, Innymi słowy, jakkolwiek to zabrzmi, co się gotuje w kuchni u Otimai i czym nas poczęstuje? Właśnie tak jak wspomniałam, w tej chwili skupiam się przede wszystkim na dzieleniu się właśnie tego, o czym, o czym przed chwilą powiedziałam czyli o tym kierowaniu się ku sobie. Głównie to są y, treści dla kobiet, ponieważ jakby no, w tym wsieleniu na razie jestem kobietą i mam to doświadczenie kobiece. I widzę też, że y, te schematy, w których ja byłam, tej matki Polki, tej y, właśnie people pleaserki, okay. y, że to są rzeczy bardzo powszechne, tak? No ja to mam, że tak powiem, po mojej mamie, tak? Że to są rzeczy po prostu też nabyte i, i widzę, że bardzo dużo właśnie jest kobiet, które się poświęcają. Więc ja mam taki swój projekt, który się nazywa Samoczułość. I to są zarówno spotkania online, jak i od czasu do czasu to się wydarza na żywo. W których właśnie promuje. To, o czym, o czym tutaj mówię, czyli takie ukochiwanie siebie w różnych aspektach. Tak? Na, na moim kanale na YouTubie również można znaleźć właśnie i wykład, który poprowadziłam w trakcie festiwalu Cenne Ciało w Kołobrzegu, gdzie mówię o tym. I dla mnie tak, taką bazą, którą, którą ja robię na co dzień, to jest medytacja, to są delikatne ćwiczenia fizyczne. Ja sobie akurat robię jogę, ale to może być taniec, to może być spacer, czy, czy jakaś jazda na rowerze, czy jak ktoś lubi biegać, ale też chodzi o nieprzeforsowywanie się. I jest to też praktyka automasażu piersi, hmm. który, który robię, którym się dzielę. Również jestem praktykiem masażu piersi dla kobiet z Sahashi który jest z takiego nurtu ayurvedyjskiego od mojej nauczycielki więc też też to robię w ramach właśnie samoczułości Dzięki. no więc więc generalnie to, 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 się, to się gotuje to się kotłuje i, i uważam, że to jest bardzo potrzebne Większości kobiet, tak? Ponieważ no, większość z nas jest na zewnątrz, tak? Jest w tym działaniu, jest w tej męskiej energii na co dzień, tak? Praca, dom, ogarnianie tutaj muszę ogarnąć to, to, tamto. I no, nie starcza nam czasu dla samych siebie, tak? Jedynym czasem wolnym to jest, nie wiem, scrollowanie YouTube'a czy tam, prawda, jakiegoś tak, telefonu to już jak jesteśmy treści mhm. albo Netflix, tak, bo potem już jestem taka padnięta, że już tylko po prostu odmurzacz i dziękuję, nie. A też zauważyłam, że ponieważ ja zaczęłam praktykować właśnie w takim momencie bardzo intensywnym dla mnie i posta postawiłam na siebie... Bo stwierdziłam, że no, świat mi się zaczął walić, i ja mówię, no nie mam jakby, nie mogę nic więcej zrobić do zewnątrz. Więc zaczęłam ten czas poświęcać również sobie. I o dziwo, tego czasu jest coraz więcej, tak? Okej, okay, no dobrze, wstaję godzinę wcześniej, ale ten dzień zupełnie inaczej się zaczyna. Poza tym zwróciłam uwagę na to, że też o wiele mniej robię rzeczy takich, że tak powiem, bez sensu, tak? Mm. takich... Tak, to jest bardzo ważny punkt. Mm -hmm. No, że, że też kiedy, kiedy pracuję, no to ta praca jest bardziej efektywna, też odpoczywam, tak, że w momencie, kiedy czuję, że dość, no to nie wiem, jak na komputerze siedzę, no to nie wiem, zaczynam sobie coś robić fizycznie i tak dalej, więc tak naprawdę ten czas... E, się wydłuża, bo, bo, bo nie wejścia. ma tych zapychaczy. Tak, e, ja też zauważam, że e, osoby, które mówią, nie mam czasu, tak naprawdę nie znaczy, że nie mają czasu. Znaczy, że nie przeznaczają go dla siebie i dlatego tak mówią. Nie, nie, nie zarządzają nim dobrze po prostu i to nawet nie jest kwestia tego, jak zarządzać tym czasem trochę lepiej, tylko tego, żeby, tylko tego, żeby właśnie e, zastanowić się, gdzie ja mam wyciek swoich zasobów, że mi aż brakuje czasu dla siebie. Bo to strasznie wyczerpuje. A jeżeli jesteśmy wyczerpani, to trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Najbardziej wyczerpuje autentyczność. Nic nie jest cięższe do dźwigania, nic nie jest cięższe do noszenia i nic nie drenuje bardziej, bo tak naprawdę dźwiganie takiej fasady wymaga ogromu energii, którą właśnie przeznacza się gdzieś indziej. Więc może, jeżeli miałabym cokolwiek w tym momencie komukolwiek poradzić, jeżeli nas słuchacie do tej pory, to wiecie co, jeżeli jesteście zmęczeni czy zmęczone i mówicie sobie, nie mam czasu już na nic, i po prostu jedyne na co mi stać, no to nie wiem, bo tam poskroluję sobie fejsa albo bo oglądam jakieś TikToki, które de facto też drenują z energii, to trzeba się zastanowić, gdzie mam wyciek energii, gdzie, no w jakim rejonie mojego życia ja no właśnie, to nie jestem ja, to jest jakaś fasada mnie i ta fasada po prostu mnie drenuje. Ja muszę ją po prostu jakoś utrzymywać jako wizerunek dobrego pracownika albo wizerunek e, sprawczej liderki czy lidera, albo wizerunek oddanej żony, albo wizerunek sprawczego taty czy tam kochanka, gdzie co i w jaki sposób drenuje trochę za bardzo, bo nie mam czasu, to nie znaczy, że nie mam czasu. Nie mam czasu, to znaczy, ja go nie przeznaczam na siebie. Ja go albo rozdaję bezproduktywnie, albo daję go tym, którzy wcale tego nie widzą i nie zasługują na to. To jest też istotne. Znowu to jest coś takiego, co jest Kwestią właśnie badania i, i egzekwowania swoich granic. I o tym też gadałyśmy w ogóle w naszym, e, w naszym poprzednim wideo. też ten odnośnik tutaj był. E, bardzo zapraszam do tego, ale e, zgadzam się w 100%, Jak się ten czas przeznaczy na siebie, to się nagle okazuje, że on się bardzo wydłuża, <noise> bo jest magicznie coraz więcej. A jeśli jeszcze dodatkowo się spada własną tożsamość, gdzie uwaga, no. Świadomość swojej tożsamości to są granice. Okay? Po prostu granice to jest świadomość swojej tożsamości. Jeżeli odkryjemy swoją tożsamość, uhonorujemy ją, tak jak też pięknie to powiedziałaś, uhonorujemy siebie, to, to w tym momencie już po prostu nasze zasoby gdzieś zostają bardziej przy nas. Możemy nimi trochę lepiej rozporządzać. Wiemy, komu. Wiemy z kim coś współtworzyć i robić. I to jest, to, jest, to jest zupełnie inne. Tam nie ma już takiego czegoś, że muszę sobie zasłużyć na jakąś miłość, walidację, kończyć ten people, please, który jest niczym innym jak formą manipulacji. Nie oszukujmy się. Kończy się coś takiego. To nie jest coś takiego, że będę w kogoś inwestować i on w końcu zobaczy, że ja to robię i mi to odda, bo to kompletnie tę osobę pomija w dialogu. Jakby Czy ona w ogóle wie, co mi jej dajemy. No właśnie. I czy ona tego nie chce? Czy ona tego potrzebuje w ogóle? Mhm. <gry> nic tak nie trenuje. Mhm. Nic tak nie trenuje właśnie. I, I nie sprawia, że relacje potem kisną. No, mhm. e, dlatego to jest takie właśnie istotne, żeby zwrócić się do siebie. No właśnie, zwrócić do siebie. Um, a Ty Maja, a powiedz, e, z pytań, jakie ci zadawałam. Nie teraz chyba ciekawi, takie coś. Jakiego pytania ci nie zadałam? A chciałabyś, żebym je zadała? Albo na jakie pytanie sama chciałabyś odpowiedzieć? Wiesz, co ja chciałabym dopowiedzieć to, co właśnie przed chwilą powiedziałaś o tych granicach, hmm. bo no ja, z, z racji tego, że no w tym rozwoju już długo i w, prawda, w trakcie różnych tam warsztatów, no to bardzo dużo jest o granicach, o właśnie wyznaczaniu tych granic, o tym, żeby ich pilnować i tak dalej, i tak dalej. No, i dla mnie to było zawsze bardzo, bardzo trudny temat, ponieważ kiedy ja brałam to z intelektu, to no to, no to, to jest tak naprawdę z, z poziomu strachu, tak? Czyli w momencie, kiedy ja wyznaczałam granicę, powiedzmy, to była właśnie jakby no, granica, która, że tak powiem, odpychała tę drugą stronę, tak? i nie szanowała jej równocześnie albo właśnie ponieważ nikt nigdy mnie nie nauczył granic a jako people pleaserka to ja po prostu jestem dla wszystkich Jasne. i wszystko dla wszystkich no to ja te granice dopiero czułam jak ona była daleko daleko przekroczona tak jak już po prostu jak już była jazda, jak już była frustracja, wkurzenie, nie wiem, płacz i tak dalej i tak dalej, to ja się wtedy orientowałam, no ale to, to już było to już było bardzo daleko, tak? I też w tym, wtedy znowu jakby moje moje działania były działaniami odpychającymi, no bo się albo wkurzyłam i się ktoś obraził, tak? Albo nie wiem, myśleli, że jestem, prawda, wariatka, albo coś, że niezrównoważona i tak dalej. Mhm. Więc. Więc tak naprawdę w momencie, kiedy ja zaczęłam się zajmować sobą, te granice nagle same z siebie zaczęły się tworzyć. Stały się I... widoczne. Znaczy, I one w ogóle, znaczy, jakby, z, z, jakby podświadomie, tak, w, w pewnym sensie, że ja nagle byłam w stanie zakomunikować komuś coś, tak, i to właśnie nie z poziomu strachu, tylko z poziomu tej wewnętrznej stabilności. Właśnie. I to jest to, tak? Bo takie właśnie teoretyczne, no, tam pilnuj swoich granic. No to to tak naprawdę nie, um, znaczy, nie jest, nie jest nie efektywne nie, do końca, tak? Bo to tak. cały czas idzie z głowy. No. Ja miałam dokładnie to samo. Wiele kobiet, z którymi pracuję, ma dokładnie ten sam problem. I myślę, że to jest problem, który już. No ja odczuwam na skalę tragedii. Według mnie to jest tragedia po prostu, że my tak bardzo nie czaimy, gdzie się zaczynamy, a gdzie kończymy, i gdzie się zaczynają, gdzie kończą inni. Że my to po prostu się wzajemnie, za przeproszeniem, przegwałcamy i albo się totalnie rozdajemy i wtedy jesteśmy wściekłe, zniszczone, zmęczone, zrozpaczone, wyczerpane i się wycofujemy na chama, bo wyście mi wszystko zabrali, ja już nie mam nic więcej i spadajcie, albo oddajcie mi coś, coście mi zabrali. Teraz moja kolej, co jest niczym innym, jak po prostu odwrotnością tego samego mechanizmu. Który i tak nadal trwa, tak? bo to, że walimy w odwrotność, to nie znaczy, że mechanizm się kończy. Po prostu robimy jego odwrotność po to, żeby potem znowu przejść na drugą skalę. Granice to nie jest tylko mówienie, bo tak to się to rozumie, tak? że umiem powiedzieć nie czemuś. Granice to jest zupełnie co innego. Granice to jest tu jest moje nie, tu wiem, że jest moje nie, tu jest moje nie i tu zakomunikuję, że tędy nie ma do mnie drogi. W ten sposób nie ma do mnie wejścia tak nie będę robić, bo to już po prostu mnie drenuje i mam te przykłady z przeszłości. Nie chcę tego robić. I to się komunikuje. I jednocześnie, gdzie jest tak do mnie. I jeżeli moje tak w tym momencie jest też twoim tak, to tu w tym momencie to jesteśmy my. Granice są zapraszaniem do bliskości. Granice są zapraszaniem do tego, żebyśmy e, czuli, jak nasze tożsamości się wzajemnie przenikają na moment, alchemizują i są trochę inne dzięki temu. I do tego, żeby rzeczywiście te granice uszanować, uhonorować, ale też przekraczać, to po pierwsze to musi być nasza zgoda, a po drugie potrzebujemy mostu do tego, czyli komunikacji. <laughs> I to naprawdę jest w moim odczuciu tragiczne, że nie mamy dobrych wzorów, bo ja również ich nie miałam za dobrych, i że je trzeba po prostu poznać często przez takie już no kude dobite, nie? już dalej się nie da. E, tylko pewnie bez tego punktu, no, no, nie byłybyśmy dzisiaj tu, gdzie jesteśmy, e, i nie mogłybyśmy tego też powiedzieć i wyczuć. E, Niemniej, no, jedyną osobą, która ma przekraczać nasze granice, to jesteśmy my sami, a inne osoby mogą nam no, po prostu pokazać, gdzie one są. I za to możemy być im wdzięczni, ale też trzeba im zakomunikować. U, to poczułam coś takiego. Trochę mnie to boli i trochę mnie to wprawia w dyskomfort i to jest duże i nieprzyjemne. Ale dziękuję Ci, że mi to pokazujesz, bo ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego mam. I ja sobie z tym posiedzę, ale wtedy pogadamy o tym później, ok? I musisz dać mi przestrzeń na to. I druga osoba zawsze to zrozumie. No chyba, że ktoś jest. Znowu, kontekst, w którym mówię, kompletnie nie przekłada się na relacje toksyczne, gdzie jest przemoc, mm. gdzie są patologie. Tam się tak nie mówi, ok? Z tego się wychodzi po prostu. I tam w ogóle nie ma czegoś takiego jak koncept granic. W ogóle. Dlatego to, o czym mówię, to już jest rzeczywiście na pewien poziom jakiejś już samoświadomości, jakiejś już większej ilości sukcesów wewnątrz relacji niż porażek. Porażki tam są też potrzebne, ale po to, żeby właśnie je internalizować, integrować i wzrastać na tym. Więc w tym kontekście to tak jak najbardziej. Także bardzo Ci dziękuję, że to też dopowiedziałaś, bo to jest ważny temat, bardzo ważny. Um. Powiedz jeszcze, Ati Maja, czy jest coś, co chciałabyś dodać na sam koniec? Coś, co chciałabyś, żeby świat od Ciebie usłyszał? Coś, co chciałabyś, żeby wybrzmiało? Mm. No to, co powiedziałam, czyli zwróć się do samego siebie, do samej tak. siebie i pokochaj się, tak? I... Tak, no, właśnie, walmy frazesami. No. Ja jeszcze może na sam tak. koniec odwołam się, wiesz co, właśnie do tego, co wspomniałaś o praktyce automasażu piersi. E, to jest taka wesoła sprawa, bo ja zaczęłam też to robić kiedyś. E, I zaczęłam to robić głównie dlatego, że mój partner, dzisiaj mój mąż, e, on po prostu jest e, piersiofascynatem. <laughs> e, I on bardzo dużo czasu poświęcał moim. E, I mnie to tak trochę wtedy na tamten czas, tak, no, okej, okay, on, on lubi nie, no luz, nie? Ale zauważyłam, że im bardziej o nie wydotykuję, wypieszcza, wycałowuję, one jakimś magicznym sposobem robią się im drniejsze i rosną. Ja musiałam wymienić swoje staniki po prostu na większe. I zauważyłam, co się dzieje właśnie, i sama zaczęłam właśnie się pieścić, sama zaczęłam masować swoje piersi, znalazłam parę wspaniałych praktyk, które również wdrożyłam do swojej codzienności i również to robię. I zauważam po prostu, jak one zyskują nie tylko na właśnie tej jędrności i na rozmiarze, ale też jak bardzo dużo miłości jest w tym rejonie, bo no kurczę, sorry, piersi są na tym rejonie kobiecego ciała, gdzie jest czakra serca. My nadajemy po prostu poprzez czakrę serca. Kobiety penetrują świat przez piersi. przez Właśnie, ten, właśnie tędy. Tu jest ten ośrodek aktywnego nadawania jakby energii kobiecej, a przejmowanie jest w joni. U mężczyzn odwrotnie, nadawanie jest z poziomu lingam, a przyjmowanie jest z poziomu serca, co jest taki, taką piękną odwrotnością, która się cudownie uzupełnia. Um. Ale jestem ciekawa też twojego doświadczenia. Czy zauważyłeś, że twoje piersi stały się jakby inne, bo moje są zdecydowanie szczęśliwsze i radośniejsze? Tak, zdecydowanie się podniosły. Mm. W sensie jakby tutaj sutki, tak? Znaczy, one w ogóle zmieniły kształt swój. I to jest też fascynujące, właśnie, i e, też mi się coraz bardziej podobają, e, też e, właśnie no, ten kontakt z nimi, e, taki regularny, codzienny, on sprawia, e, że przede wszystkim, e, tak jak mówisz, e, ta, ta nasza sfera emocjonalna, ona się reguluje, ponieważ. E, e, Masowanie piersi, ono, um, ono aktywizuje wydzielanie się dopaminy u nas, tak? W, I w piersiach. I oksytocyny, dokładnie. Pardon, e, więc tak. Więc, e, więc tak naprawdę, chociaż nie zawsze, również masowanie piersi czasami powoduje po prostu różne emocjonalne, e, że tak powiem, no, reakcje, ponieważ na przykład ja czasami jestem bardzo wzruszona, albo są też takie momenty, kiedy jestem trochę poddenerwowana. Mhm. W ogóle taka regularna praktyka, po to się regularnie praktykuje, żeby zobaczyć, jak każdego dnia jesteśmy inne. Właśnie. To nigdy nie jest tak samo. No. To, no, to niby jest ta sama praktyka, niby robi się podobne ruchy, ale my wewnątrz tej praktyki jesteśmy zawsze trochę inne. E I dziękuję Ci, że to wszystko właśnie mówisz, bo dziewczyny, słuchajcie, nie, to jest potwierdzone, cycuszki dzięki temu są szczęśliwsze i rosną trochę i się ujędrniają, także czemu nie? Czemu nie? No, no u, u mnie akurat one raczej nie urosły, bo ja po prostu wkudłam, więc... Znaczy... Może i urosły, ale ponieważ schudłam, to, no to nie zauważam tego, ale możliwe, że jakbym schudła tylko i się nie masowała, to by były mniejsze. Na pewno na pewno kształt się zmienił zdecydowanie i się podniosły tutaj. No. Jak ja zaczęłam rzeczywiście to robić, to ważyłam więcej. Pamiętam to, ważyłam więcej. Z czasem też zaczęłam ćwiczyć, trochę bardziej dbać o dietę i w ogóle, więc moje kilogramy jakby zjechały, ale nabrałam trochę masy mięśniowej. I ja się bardzo bałam, właśnie, że pierwsze co straci, to właśnie moje piersi. Ale nie, one, one bardzo ładnie się uniosły, one stały się takie ładne, okrągłe, pełne. No i właśnie trochę urosły, co mnie zaskoczyło. Ale ja też to obserwuję, właśnie. Ciało, które się kocha. Ono się niesamowicie odwdzięcza. Ono się niesamowicie odwdzięcza. Ono jest takie szczęśliwe i radosne. I ja myślę, że myślę, że może na tym akcencie i w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Ja, kochani, bardzo, bardzo, bardzo Was z całego serducha zapraszam do Atimai. Pod opisem filmu jest kontakt do Atimai na jej Facebooku, możecie ją tam znaleźć na jej Instagramie i jej kanał na YouTube. Także wbijajcie tam, oglądajcie ją, czytajcie jej wpisy, bo są naprawdę bardzo piękne i czułe. I no, jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś, to zarezerwuj wyraz, samoczułość jako twój, bo jest to naprawdę piękny wyraz i uważam, że zasługujesz na to, żeby on był po prostu twój, żebyś ty była jego matką i ty niosła dalej wiadomość, która za nim idzie. A ja jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję, a Ty Maja przede wszystkim dziękuję Tobie, że zgodziłaś się na dziękuję. ten odcinek. Wzbogacasz nie tylko mój kanał, ale też swoją osobą, wzbogacasz, no nie boję się tego powiedzieć, cały świat. <laughs> bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pięknie. Cudowności, wszystkiego dobrego kocham. Zoczystości, namocności i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.